Osobiście dużą frajdę sprawia mi zagranie nawet postaci, która jest od początku do końca bardzo pozytywna. No bo to jest miłe, to w jakiś sposób napełnia człowieka jakimś takim pozytywnymi emocjami, pozytywem po prostu. I tutaj wspomnę o Tajemniczym Ogrodzie na przykład i o Marcie, dziewczynie, która gdzieś nieważne, nie mówmy tutaj już dłużej o spektaklu. Generalnie chodzi o to, że to jest postać od początku do końca bardzo pozytywna i dla mnie ten spektakl jest wręcz taki terapeutyczny, można by to określić. Sprawia mi dużo naprawdę frajdy. Ale nie tylko mnie, ale również zespołowi całemu, który w tym spektaklu uczestniczy, bo to taki cudowny, naprawdę ciepły, rodzinny spektakl. A jeżeli chodzi o od strony takiej zawodowej, no to wiadomo, że wyzwaniem jest zagranie kogoś skrajnie różnego od siebie, to po pierwsze, a dwa, że każdy, tak jak już tutaj wspomniałam, a propos Agnieszki Olszewskiej, czyli te wszystkie zakręty nasze życiowe, znaczy nasze postaci, każde takie zakręty życiowe, czyli wszelkie powodzenia, niepowodzenia i to miotanie się właśnie jest bardzo interesujące od strony aktorskiej właśnie dla mnie.